Cześć! W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować kolejny zestaw z Lidla. Ostatnio pokazywałem Wam zestaw brandenburską bramę z Lidla i bardzo dobrze przyjął się ten odcinek. Jest to 2 dni po tym, ale jak zobaczyłem, jak dobrze się przyjęło, to postanowiłem kupić jeszcze jeden. Jest to zestaw, który akurat chciałem kupić, ostatni zestaw w ogóle u mnie w Lidlu. Ostatni taki, jaki leżał sobie tam na półce gdzieś rzucony pod inne klocki i jakieś inne zabawki. Krzywa wieża w Pizie, akurat ten chciałem mieć, więc no świetnie. Zaraz pokażę Wam, jak wyglądała brama brandenburska, pokażę Wam, co jest w kartonie i złożę, pokażę Wam recenzję i w ogóle i tak dalej. No, to przechodzimy sobie tam dalej. A więc jak widzicie, to jest brama brandenburska z tych samych właśnie, serii. I to jest, tak ona się prezentuje, nie będę Wam pokazywał, obkręcam tylko, o nie, czemu mi kamerka spadła. Obkręcam sobie tutaj tak dookoła pięknie, zabiorę sobie, o tak. O, no i zaraz pokażę Wam, jak wygląda w kartonie to, co jest w tym kartonie. Jak to zabrzmiało, w ogóle głupio. Ale pokażę Wam, jak to wygląda i... no, no nieważne. Dobra, przechodzimy sobie tam dalej. Jak widzicie, dzisiaj się w ogóle nie mogę jakoś wysłowić. Nie wiem, dlaczego tak jest. Może dlatego, że jestem dosyć zmęczony. Po szkole dzisiaj trochę sprawdzianów było, kartkówki. Więc no, nie było dosyć łatwo, ale... postanowiłem nagrać dzisiaj dla Was już drugi film, który dzisiaj powinien się pojawić. No, do tamtego zapraszam, bo jest to promo jednej osoby, więcej takich promo nie będzie, ale zapraszam sobie do obejrzenia, bo ten karton trochę zerwałem. O, zobaczcie. Karton wygląda tak, tak się prezentuje. Nie mogę wyciągnąć. O, zobaczcie, bardzo fajnie zapakowane. W Lego też żałuję, że nie mam aż takiego wypełniacza, ale dobra, to nieważne. I tak, zobaczcie, wygląda zawartość tego kartonu. To jest oczywiście niekompatybilne z Lego, co już mówiłem wcześniej, ale no, i tak fajne na półkę. Zobaczcie, mamy tutaj dosyć sporo takich większych elementów, takich jakichś kółek. Może nie kółek, przez te woreczki być. Mamy też dosyć sporo ciekawych elementów tutaj, jak widzicie. Dosyć dużo ich jest tutaj, takich mniejszych. Tutaj już są takie mini elementy, więc zaraz Wam pokażę, jak będzie wyglądało. Jeszcze zobaczcie, mam tutaj... instrukcję. To jest ta instrukcja, tutaj tak sobie wygląda, otworzę na jakiejś losowej stronie. O, to się, tak się prezentuje instrukcja. Ja sobie przechodzę do budowania i zaraz widzimy się z powrotem. No więc jestem już po złożeniu, zajęło mi to dosyć dużo czasu, ale to z tej racji, że po prostu, no, było, znaczy trochę mniej czasu niż bram brandenburska, ale i tak dosyć sporo, bo tutaj większość elementów się powtarza. Tutaj zobaczcie, jeszcze nie dobudowałem klocków, bo się położyłem, miałem je dobudować zaraz i ten mucha mi tu lata. Idź mnie stąd. Idź mnie stąd, mucha. Idź. No nie, tu idź. Dobra, będzie mi tu mucha latać. Komar będzie lecił. Już nie lata. Dobra, więc może pokażę Wam, jak to mniej więcej wygląda. Zacznijmy sobie od podstawy i zobaczcie, mamy tutaj takie drzwiczki. No i właśnie tą podstawkę. Podstawka miała wyglądać taką profesjonalną i myślę, że tak właśnie wygląda. No i zobaczcie, jeżeli chcieliście zawsze wiedzieć, czy krzywa wieża w Pizie się wywróci, albo czy jest działem tak naprawdę, to macie teraz odpowiedź tak. Krzywa wieża w Pizie jest wielkim działem tak naprawdę. I niedługo się wywróci i zacznie strzelać. Nie, no żartuję, ale śmieszny jest ten element, bo on tak ten. Ale jest leciutko przekrzywiona, jak widać, więc no. Mamy tutaj, zobaczcie, takie ładne filary mini zdobienia. Jakbyśmy poszli w górę, to mamy cały czas te same elementy, jak widzicie. Tutaj te same. Łącznie jest tego 6 takich. Plus tutaj bardzo fajnie, myślę, wykonane takie zdobienia. Takie jakby może zdobienia, bo to tak no. Tutaj są, zobaczcie, takie przeźroczyste elementy, które to trzymają sobie. Myślę, że fajnie to dosyć to wygląda. Troszkę przekrzywiane to mam, ale i tak jest to dosyć fajne. Mamy tutaj, zobaczcie, też taką ciekawie wyglądającą flagę, która daje temu na pewno takiego fajnego wyglądu. Niech mi tylko złapie tego. Ostrość. O! I dodaje tego fajnego wyglądu na pewno to coś. I ta flaga. Myślę, że jest to dosyć ciekawe. Zobaczcie jeszcze tutaj... o, pokażę Wam, jak jest to mniej więcej w środku wykonane. Mamy tutaj takie elementy, jak są podstawki na ludziki. Tutaj mamy taki ruchomy element, co pewnie każdy się tego domyślił. No i mamy tutaj też takie... kilka klocków i coś takiego. O, to jest taki klocek, co przyczepia i no i takie coś jest i dzięki temu to jest właśnie sobie krzywe. No i tutaj elementy, które zostały tutaj zastosowane, no to są po prostu takie zwykłe kółka. Wszystkie elementy to są prawie kółka w ogóle.
prostokątnej kwadratowej, tylko jakieś prostokątno-kwadratowo jakieś. Więc ta wieża myślę, że na pewno jest fajna, ale czy jest lepsza od tego, od bramy brandenburskiej, która gdzieś tutaj leży. O, mam. Na pewno ma mniej elementów, o prawie 100 elementów mniej, albo nawet o 100 ileś elementów mniej ma od bramy brandenburskiej, ale na pewno na półkę fajnie to będzie wyglądać. Szkoda, że w moim Lidlu nie ma więcej takich, ale może z internetu bym sobie jeszcze dwa zamówił, chociaż nie wiem, czy chcę wydawać na to aż tyle pieniędzy, ale jednak na pewno jest to fajne, jedno i drugie. No tak to się prezentuje, no co tu jeszcze opowiadać? Mogę wam jeszcze pokazać, jak wygląda instrukcja i karta, bo będzie za krótki odcinek. Dobra, zaraz wam pokażę. Jak widzicie, jeszcze sobie na poczekaniu przy budowaniu tej wieży, z zapasowych elementów zbudowałem sobie coś takiego, myślę, że ciekawie to wygląda i na pewno lepiej niż jakbym miał stać same elementy. No i instrukcja prezentuje się w taki sam sposób jak instrukcja tamta. Można też to zeskanować w ogóle, więc może ja kiedyś zrobię odcinek z tego, jak zeskanuję. Zobaczcie, ja sobie tutaj przejrzę. Mamy tutaj dużo informacji po różnych językach, bo to jest 6 języków i więc jest to trochę, no. Ale przechodząc do instrukcji, zobaczcie, wygląda ona tak, tak. Potem tak, po prostu nakładamy na siebie, zobaczcie te elementy, jest ich coraz więcej. Tak, tutaj dajemy sobie tą podstawę, to się kończy, to jest cała instrukcja. Więc jeżeli chodzi o ten odcinek, to by było niestety, albo na szczęście, myślę, że dla was niestety, dla mnie na szczęście, bo montaż trochę mi zajmie. Jest to już dzisiaj drugi odcinek, jeżeli się dzisiaj pojawi, co mam nadzieję. No, niestety jest już koniec ogólnie odcinka i raczej z serii Lidl Architekturę też będzie koniec, były tylko dwa odcinki, ale tamten odcinek dobrze się przyjął, ale już nie przedłużam, po prostu dzięki za oglądanie, możecie mi dać subika, lajka, no i tak szczerze, no to papa, cześć i w ogóle, papa.